Nazywam się Patryk Mielowiec, mam 25 lat. Niestety 3 lata temu uległem bardzo poważnemu wypadkowi na motocyklu. Moja brawurowa jazda skończyła się na barierze energochłonnej. W wyniku wypadku straciłem nogę, ale nie to okazało się najgorsze. Największy ból przyszedł, gdy chciałem w jak największym stopniu powrócić do poprzedniego życia. Rehabilitacja, która trwa do dzisiaj, wymaga ode mnie wiele wysiłku i przynosi mi dużo bólu. Osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, niestety każdego dnia musi borykać się z utrudnieniami architektonicznymi. Najgorsze w tym wszystkim są schody. Wiele lokali do dnia dzisiejszego nie jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Schody są ciężkie do pokonania, w dodatku, gdy jeszcze większość schodów nie posiada poręczy. Moim największym celem jest, aby w pełni być samodzielnym w życiu. Brawura zabrała mi nogę. Pamiętaj, brawura potrafi zabrać życie.